Siemanko Liska, tu Selfie, witam ponownie w Taro Fantasy. Zaczęły się dwa ciekawe eventy i chciałem tutaj wam wyjaśnić, na czym polegają. Nie są zbytnie skomplikowane, aczkolwiek są one krótko, praktycznie będą trwać około 7 dni, czyli tak jakby tydzień, więc warto sobie tutaj je robić i przede wszystkim jak je robić. Jeden z eventów, tutaj mamy coś takiego, że dostajemy po prostu specjalne tak jakby rzeczy, odbieramy sobie codziennie, czyli trzeba pamiętać o tym, żeby tutaj je odbierać. Dostaliśmy na początku takie monety, które właśnie zaraz wyjaśnię, o co chodzi. No i plus widzicie, jak dostajemy tutaj Dark Crystal 400 plus jeszcze na końcu 10 Red Nuklów. Wow, to jest niamuśne. To trzeba sobie brać. I wracając teraz do eventu, zwłaszcza jeśli chodzi o monety, mamy pierwszy event, który właśnie dostajemy za darmo 5 monet, gdzie możemy po prostu sobie losować. I do losowania mamy tutaj parę ciekawych rzeczy. Przede wszystkim mamy tutaj na przykład ubranko, które jest naprawdę nawet całkiem spoko, takie letnie. Naprawdę ładnie wygląda. Oczywiście mamy też tutaj takie uszy. Do tego setu, tutaj razem jeszcze. No i oczywiście mamy tutaj też do awatara, mamy też tutaj avatar frame, czyli to wokół niego, i tutaj na czat, plus oczywiście mamy tutaj też red nukle złote, mamy też właśnie tutaj te elementy do losowania też tych limitów, czyli ten cały matrycę, mamy do kolosa. Mamy też różne takie typu boosty do Joint Operation, żeby lepsze drop mieć. Oczywiście mamy też tutaj te ważne rzeczy, które możemy używać do naszego poziomowania tutaj tych gearów. No i plus jeszcze inne niebieskie rzeczy. No i praktycznie spróbujemy dzisiaj sobie tutaj polosować, aczkolwiek dostajemy za darmo tylko 5. Jeśli chcemy więcej tych elementów, musimy zaopatrzyć się w sklepie, więc trzeba rozważnie wydawać. I tak, polecamy, spróbujemy wylosować sobie. Zobaczymy, ile z tych 5 darmowych losowań dostaniemy. A więc rysujemy sobie pierwszym razem. I juch. O, złoty nukel. Okej, fajnie. Zawsze to coś. Kolejny leci. Jakiś niebieski. Okej. Fioletowy. Teczka. Okej, mamy tego robota złote. No i mamy ten. Okej. Czyli tyle wykorzystaliśmy. Jak pójdziemy sobie, tutaj mamy właśnie sklep i w tym sklepie za 100 black, czyli dark krystalów, tych prygemów, możemy kupić sobie dalej, więc no, taki mały evencik. No i teraz jeszcze wrócimy sobie teraz do drugiego eventu, który właśnie też jest bardzo ciekawy, na temat tego, że mamy tutaj bossy i te bossy tutaj wyszczególnione, czyli Lady Lucia, Apophis, Frostbot, Robark. Od nich tutaj dostajemy specjalne energy, Revitalized Energy, i za każdym razem, kiedy pokonamy bossa i otwieramy skrzynkę, co najważniejsze, otwieramy skrzynkę, nie zabijemy bossa, otwieramy skrzynkę, dostajemy 500 takich Revitalized Energy. Czyli dwa bossy zabijamy, resetuje się to codziennie, więc możemy kolejnego dnia, znowu kolejne dwa bossy, skrzynki otworzyć i zaś dostajemy. Co możemy kupić za to? Aczkolwiek możemy kupić tutaj red nukle, aż dwa. Wow. I
też możemy Colossus of Army kupić, Joint Supplier, Weapon Augmenty, zwłaszcza tutaj wszystkie do poziomowania tutaj rzeczy, więc warto sobie robić, bo mamy naprawdę bardzo ciekawe rzeczy do zakupienia. A więc tak przynajmniej wyglądał ten dwa eventy wyjaśnione i no, oczywiście lećcie i zdobywajcie te rzeczy, bo warto, zawsze to jakiś power boost, żebyśmy mogli konstruować nasze postacie szybciej. A więc dziękuję za uwagę, oczywiście, żeby pamiętać, żeby lajkować, subskrybować i dzwonić, żebyście wiedzieli, kiedy takie filmiki wylatują. No i oczywiście zapraszam na mojego Discorda, Twittera na świeże informacje. Więc na razie.